W obliczu rosnących globalnych zagrożeń Szwecja podjęła działania mające na celu przygotowanie ludności na wypadek kryzysów i konfliktów zbrojnych. W ramach tych przygotowań Szwecja rozpoczęła dystrybucję specjalnych broszur zatytułowanych „Jeśli nadejdzie kryzys lub wojna”. Te 32-stronicowe broszury są rozsyłane do wszystkich 5 milionów szwedzkich gospodarstw domowych. Taką dostałem i ja, więc z wami się nią podzielę. To dosłownie instrukcja, krok po kroku, jak przetrwać. I o tym dzisiaj. Zapraszam. MSP. Broszura zawiera praktyczne wskazówki dotyczące gromadzenia zapasów wody, żywności, środków sanitarnych oraz leków, a także informacje na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku ataku nuklearnego, biologicznego lub chemicznego. Obejmuje również porady, jak radzić sobie z lękiem i jak dbać o najmłodszych w trakcie kryzysu. Szwedzki internet pełen jest ofert sprzedaży wszelkiej maści zestawów przetrwania, zarówno tych podstawowych, jak i bardziej, powiedzmy, wypasionych. Średnio to wszystko się ma do faktu, że nie trzeba tu żadnych ataków czy zbrojnych agresji. Wystarczy wyłączyć prąd i zima dokona reszty. Tu wszystko działa na prąd, a w razie jego braku nie ma ani ogrzewania, ani nawet wody pitnej. Nie trzeba tłumaczyć, że bez prądu nie ma co marzyć o bezgotówkowych zakupach, tym bardziej, że sklepy bez prądu też nie będą działać. Przetrwać można tylko mając zapasy i to w bezpiecznym miejscu. Ale wróćmy do tematu odcinka. Sami Szwedzi pękają z dumy, że ich broszura odbiła się głośno w światowych mediach i czują się wyjątkowi pod względem zapobiegania, co nie jest oczywiście prawdą, bo pozostałe kraje skandynawskie zrobiły dokładnie to samo. Fiński resort spraw wewnętrznych również zaktualizował swoje wytyczne, publikując przewodnik „Przygotowani ludzie radzą sobie lepiej”, dostępny w kilku językach. Przewodnik ten wyjaśnia, jak znaleźć schronienie i jakie produkty należy gromadzić. Inicjatywa ta jest częścią szerszych działań podejmowanych przez kraje nordyckie, w tym Danię i Norwegię, które również wydały zaktualizowane wytyczne na czas kryzysu. Szwedzkie władze podkreślają, że nowa broszura Omkrisen eller Kriget kommer nie jest zapowiedzią rychłej wojny, ale środkiem ostrożnościowym mającym na celu przygotowanie obywateli na różne rodzaje zagrożeń, w tym katastrofy naturalne, cyberataki i dezinformacje. Opinie na temat broszury są w większości pozytywne. Media i opinia publiczna doceniają proaktywne podejście oraz kompleksowe i aktualne informacje zawarte w broszurze. Szef MSB Mikael Frisell apeluje do obywateli o zapoznanie się z broszurą i postępowanie zgodnie z zawartymi w niej radami, aby wzmocnić odporność na kryzysy. Ale nie brak też głosów rzeczowej krytyki samej broszury. Gazeta lekarska Läkartidningen skrytykowała zawartość broszury, zarzucając jej niemówienie całej prawdy. Według autorów artykułu totalnie zbagatelizowano temat wybuchu nuklearnego, poświęcając mu dosłownie 5 linijek tekstu i zalecając jedynie udanie się do schronu na kilka dni. Nie wyjaśniono tam nawet, czym dokładnie jest wybuch nuklearny, ani jakie naprawdę byłyby jego skutki. Z kontekstu broszury dosłownie wynika, że po kilku dniach można wrócić do w pełni funkcjonującego społeczeństwa, co jest oczywistą bzdurą. Współpraca między sąsiadami i angażowanie się w działalność ochotniczą to według broszury kluczowe elementy budowania gotowości społecznej.
Szwedzka broszura jest ważnym narzędziem edukacyjnym, które pomaga obywatelom w przygotowaniach na różnorodne zagrożenia i wzmacnia ich odporność. Ale w zasadzie porady w niej zawarte można streścić do: ukryj się w bezpiecznym miejscu i radź sobie sam, bo pomoc może nadejść po 2 tygodniach albo i wcale, bo inni mogą jej bardziej potrzebować. Link do broszury dostępnej w różnych językach, w tym po polsku, podaję w opisie filmu, więc jeśli chcesz, możesz ją przejrzeć dokładnie. To byłoby na tyle oficjalnych informacji i opinii. Ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie na temat takiego przygotowywania ludności na wypadek zbrojnej agresji. Czy jest to w ogóle pomocne? Dajcie znać w komentarzu, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.